Eminenza il cardinale Elin Frederick O'Brien, Gran Maestro dei Cavalieri, del Santo Sepolcro. Purtroppo la predica sarà nella lingua polacca, mi dispiace. Księże Biskupie Piotrze, Ekscelencjo Szanowny Zwierzchniku i Rado Zwierzchnictwa, drodzy członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, kawalerowie, damy, duchowni, drodzy kandydaci i kandydatki, którzy pragniecie otrzymać inwestyturę. Kochani moi, w czasie naszego dzisiejszego czuwania tu i teraz, w tym wyjątkowym miejscu i w tej kaplicy, przy relikwiach Krzyża Świętego, cofnijmy się myślą do czasu około 300 lat po śmierci Jezusa Chrystusa, kiedy to na Kalwarii Matka Konstantyna Cesarza Rzymskiego postanowiła przeprowadzić poszukiwanie krzyża. Poszukiwania te zostały uwieńczone sukcesem, jeśli można tak wyrazić. Krzyż został odnaleziony, a potem w sposób cudowny został zweryfikowany, został wywyższony, został podniesiony jako znak ocalenia, znak, który zapowiadał życie i zmartwychwstanie, bo wcześniej był znakiem pohańbienia, był znakiem poniżenia, był znakiem zatraty. W całym zaś cesarstwie rzymskim został wydany dekret, że nie wolno odtąd nikogo karać taką karą. Nikt nie może odtąd być ukrzyżowany. Był to szczególny gest szacunku dla tamtej śmierci, Jezusowej śmierci, dla samego krzyża z Kalwarii. Kochani moi, to podniesienie krzyża, to nadanie mu takiej godności, znaku zbawienia, nabiera pełnej treści tylko dzięki temu, że zanim tego podwyższenia dokonali ludzie, sam Chrystus pochylił się nad drzewem krzyża, objął je swoimi rękami i podniósł je. Wywyższył na własnych rękach jego ciężar, wziął ten krzyż na własne ramiona i poniósł go o własnych siłach, aż na górę Kalwarii, po wyroku Piłata. To sam Chrystus zamknął w tym krzyżu swoje myśli i swoje plany. Zamknął swoją miłość i sam go poświęcił, sam go pokonsekrował swoją krwią i swoim bolesnym, trzygodzinnym konaniem. Bo to nie tylko było tak, że Chrystus krzyż podniósł, ale natychmiast potem krzyż podniósł Chrystusa. To jest jakieś, jeśli można tak wyrazić, wzajemne wywyższenie. Chrystus podniósł ciężar krzyża na swoje barki, ramiona, a potem drewniane ramiona krzyża podniosły ciało Jezusa Chrystusa. Oderwały je od ziemi, krzyż stał się narzędziem bolesnego, śmiertelnego podwyższenia. Stało się tak, jak mówił Chrystus w dzisiejszej Ewangelii w rozmowie i dialogu z Nikodemem. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni na znak ocalenia, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Zaś na innym miejscu dopowiada Chrystus: wszystkich pociągnę do siebie. A ten, który został pociągnięty, ten jest równocześnie ocalony, ma życie wieczne. I to podwójne, zamienne wywyższenie, czy też podniesienie krzyża dokonuje się i powtarza nieustannie w życiu Kościoła, w przeróżnych formach i przeróżnych wymiarach. Ile bowiem razy człowiek dzięki wierze zaczyna na krzyż patrzeć jako na znak nadziei, jako na znak ocalenia, jako na rękojmię przyszłego wywyższenia osobistego i wiecznego życia, tyle razy krzyż bierze go swymi drewnianymi ramionami i usiłuje go oderwać od ziemi. Usiłuje przekazać mu przynajmniej w jakiejś małej cząstce tajemnicę Chrystusowego ukrzyżowania. Te dwa zjawiska,
są ze sobą nierozłączne. I tak jak kiedyś w życiu Chrystusa, tak samo i w naszym życiu każdego z nas. Jedno bez drugiego dokonać się nie może, jeżeli nasze chrześcijaństwo ma być prawdziwym chrześcijaństwem. I tak jak wówczas nadanie godności krzyżowej dokonało się przez to, że krzyż oderwał Chrystusa od ziemi, że Bóg zawisł cieleśnie na tym drzewie, tak dzisiaj krzyż staje się dla nas zbawieniem. Staje się zbawieniem przez to, że zostajemy wierni tej tajemnicy. A być wiernym tej tajemnicy, to znaczy przyjąć tę cząstkę tajemnicy bolesnego ukrzyżowania i bolesnego umierania. Przyjąć i przenieść we własne życie. W rozmaitych sytuacjach życiowych, o których Chrystus mówi w innym fragmencie Ewangelii, weź krzyż swój na każdy dzień i chodź za mną. I bez tej wierności zamienny krzyż będzie znakiem pustym, krzyż będzie dla niektórych znakiem magicznym, krzyż będzie znakiem rozpoznania pewnej orientacji intelektualnej, będzie znakiem jakiejś wspólnoty ludzkiej, umownej, ale nigdy nie będzie drzewem życia, które owocuje dla mnie, dla każdego z nas zmartwychwstaniem i nadzieją ocalenia, życiem wiecznym. Dlatego można nosić krzyż na piersiach jako znak zbawienia. I można nosić krzyż na piersiach jako znak magiczny, niestety. Tylko jako znak zewnętrznego rozpoznania. Można się żegnać znakiem magicznym i można się żegnać znakiem zbawienia. A to ostatnie dokonuje się wtedy, kiedy człowiek czyniący znak krzyża jest głęboko przekonany, że w sensie duchowym dotyka w tym momencie pięciu żywych ran Chrystusa. I że te rany mają dla Niego żywotne znaczenie. Że zachowuje z tymi ranami wspólnotę i jedność. Że w tych ranach jakoś uczestniczy i że trzeba mu się uczyć tej przeciwnej, trudnej sztuki rozmawiania z życiem i z krzyżem. Kochani moi, jeżeli niekiedy jest tak, że tak po ludzku mi się nie chce, to wówczas siostro i bracie, ukrzyżuj swoje niechcenie, swoje lenistwo, swój bezład, swoją wygodę. Jeśli tak po ludzku czasami się boisz, to ukrzyżuj swój strach, swój lęk, ukrzyżuj swoje tchórzostwo. To czy owo przekazanie, ten czy ów obowiązek wydaje się niekiedy za ciężki i odsuwamy się od Niego, to ukrzyżuj swoją małoduszność. Ukrzyżuj swój mały format i zdobądź się na ten gest, żeby podpatrzeć Chrystusa w obrójcu i na krzyżowej drodze. Jak On się tam po ludzku bał, jak On się lękał, jak się niejako wypraszał od tego krzyża i od tego kielicha męki. A potem swój lęk, swój strach, tę pokusę małoduszności wziął i zaniósł ją na krzyż. I w swoim ciele oderwał się od tego świata. Świata małoduszności, świata lęku, świata niewoli, świata tego pełzania i zapatrzenia w materię. Uczmy się, kochani moi, tego rozmawiania, tego, by razem z tą mądrością, Bożą mądrością, która stamtąd przychodzi, możemy otrzymać siłę, moc. Tak jak Bóg Ojciec podał ją swojemu Synowi w Ogrójcu, tak jak ją podaje również nam, swoim dzieciom, które odważają się na to ukrzyżowanie w codziennym życiu, w tych małych formach, ale jakże często i niekiedy bolesnych, odstraszających i zniechęcających. Kochani moi, Chrystus powiedział kiedyś, weź swój krzyż i chodź za mną. Nigdy nie jesteśmy w tym momencie ukrzyżowania sami. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Mówił kiedyś o tym papież Benedykt. Kto wierzy, chrześcijanin, nigdy nie jest sam. Zawsze ukrzyżowanie jest przy Chrystusie i w Chrystusie.
I doskonale to rozumiał także święty Paweł, kiedy mówił: z Chrystusem jestem przybity do krzyża. I w tym, że z Chrystusem jestem przybity, tkwi cała cena i cała wartość tego zdarzenia. Zdarzenia, które zawsze jest wywyższeniem i na dnie którego zawsze jest zwycięstwo i radość. Podczas gdy ucieczka przed ukrzyżowaniem, wybieranie najłatwiejszych, najprostszych, najprzyjemniejszych dróg jest zawsze pochyleniem się ku ziemi, jest zawsze pełzaniem. Nosi w sobie znamiona jakiegoś smutku, zaciemnienia, klęski, wstydu, jakąś małość. Jest zaprzeczeniem aktu stwórczego, bo Bóg powołał nas i stworzył do wielkości każdego z nas, do światła, do wyżyn, a nie do ziemi, nie do materii. Ziemię nam dał jako drogę, ale idący po drodze powinni patrzeć wysoko. Kochani moi drodzy członkowie i kandydaci zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, tego spojrzenia w góry, w stronę nieba, życia wiecznego, nadziei zmartwychwstania, życzę każdemu z was. Niech Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały będzie zawsze centrum waszego istnienia oraz punktem odniesienia każdej sprawy, każdego projektu, czy to osobistego, czy wspólnotowego. On ukrzyżowany, wiara w Niego wciąż nas mobilizuje, prowokuje, popycha nas i dodaje mocy i siły, dodaje odwagę do konkretnego chrześcijańskiego zaangażowania, zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu wspólnotowym, także w ramach zakonu rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, które to zaangażowanie pozwala nieść pomoc w Ziemi Świętej wobec miejsc i osób tam zamieszkałych. Tym samym zawsze dajemy świadectwo wiary i miłości, służąc innym. Jubileuszowy rok miłosierdzia, który przeżywamy, przypomina nam to nieustannie. Zarówno w aspekcie uczynków miłosierdzia, ale nie tylko. Trzeba nam iść, trzeba nie stać w drodze. Trzeba, chciałbym się powiedzieć, działać, ale bardziej byłoby właściwe powiedzieć służyć, budować. Mówił o tym kiedyś papież Franciszek, by budować dzięki miłosierdziu, współczuciu i miłości. Bo przecież zakon rycerski, który szczyci się tak piękną i wielowiekową historią, jest wciąż jednym z najstarszych zakonów posługujących, potrzebujących. Trzeba iść, by głosić, by wyznawać Chrystusa swoim życiem, by służyć bliźniemu. Kto bowiem kocha Chrystusa, kocha Kościół i pragnie, aby Kościół coraz bardziej był narzędziem miłości. Tego sobie i wszystkim wam, siostry i bracia, damy i kawalerowie, świadkowie i kustosze Bożego Grobu z całego serca życzę, aby dzisiaj bez nami tutaj się wspólnie modlę i proszę dobrego Boga, aby tak było w życiu każdego z nas. Amen.